mamy przyjemność poinformowania o przyjęciu Cię do Szkoły Magii i Czarodziejstwa Hogwart jako ucznia 5 roku. Już 5. 5 poprzednich chyba ominęłem, no ale okej. W sumie 4. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września. Podstawowe wyposażenie zostało już dla Ciebie skompletowane i będzie Ci towarzyszyć w podróży do zamku. Jak zapewne Ci wiadomo, dekret o uzasadnionych restrykcjach wobec niepełnoletnich czarodziejów zakazuje używania magii przez uczniów poniżej 17 roku życia poza terenem szkoły. Jednakże w ramach wyjątkowych okoliczności ministerstwo postanowiło udzielić Ci zgody, by profesor Eleazar Fig mógł pomóc Ci podszlifować umiejętności rzucania czarów przed Waszą wspólną podróżą z Londynu do zamku w celu wzięcia udziału w uczcie rozpoczynającej semestr i ceremonii przydziału. Dobrze, i Matylda Wesley. Zaczynamy. Już to wcześniej robiłem, ale wychodzi na to, że muszę zrobić to ponownie. Aha, to są już ziomeczki zrobione. Czemu nie mam mojego, którego sobie stworzyłem? Miałem jakieś takie same randomy trochę. Mogę więcej robić? Aha, mogę dostosowywać, no dobra. Wasz. O, taki grubasek może. Jakaś taka chudzina byłaby najlepsza. No, ten będzie git. Czy to jeszcze kolor można było wybrać? O, bierzemy brylę. O nie, to nie. Dobra, niech będzie taki. Jakąś fryzurkę. O, ta będzie git, myślę. Jakieś długie włosy? Nie, to... Albo to? Nie, ta mi się podobała. Pierwsza z góry w sumie. Da się obracać? Da się. To wygląda, ta fryzura trochę wygląda jak z tego filmu Magiczne zwierzęta, nie pamiętam, Skawander? Jak mu tam było? Podobna fryzurka, a jeszcze ta jest. Nie, nie. Dobra, bierzemy tam. Kolor włosów można wybrać, ale to nie jest git. Wybierz poziom trudności. Może weźmiemy normalny? Dobrze, nadaj imię. Czarodziej. Lunatyk. Cyk. Czarodziej. Ten wybór zdecyduje o dornitorium twojej postaci oraz o tym, jak inne postacie w grze będą się do ciebie zwracać. No to ja może bym wybrał jednak czarownicę, byśmy poszli do tego lepszego dornitorium. Dobra, myślę, że wszystko ukończyliśmy. Ta postać mi się podoba. Dobra, nie ma co zwlekać. Idziemy dalej. Cyk. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume nauczymy się po drodze, nie? I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Co to za ziomeczek? George. The cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've operated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theater goers in the West End. Ale śmiech, chichot. When I received your owl, I must say I best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. Ale w sumie jak na piątą klasę też nie wygląda to moja postać. Wydaje mi się, że troszkę starsza. Wygląda jakby pełnoletni. Would be good to see the old pile of rocks.
Kogo tam zobaczył? Kogoś na bank zobaczył. Czy będziemy mieli możliwość zobaczenia, kogo on zobaczył? Czy nie bardzo? A? Kto to jest? On też się aportował. Ale nie wiemy, kto to jest niestety. I co, będziemy teraz się uczyć czarowania? And who is your traveling companion? A new student. Nowy uczeń. Jak yes, sir. To? I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. Piątej klasy. Rzeczy same. Has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late? Nor have I. Jak to nigdy nie słyszał. Teraz będzie masa takich osób, jeśli wszyscy od piątego roku już zaczynają. The headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? Co tam będzie w gazecie? Ranarok i rebelia goblinów. How great a threat Ranrok really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. To twoja żona. Miriam? She wrote to me about Ranrok before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably from Ranrok. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. On nie widzi, ale ja widzę. No właśnie. Mam magiczne zdolności większe niż wy. No, co to by było? Ciekawego. Aha, to jest coś dla mnie. Jakim cudem? Zaraz, nie wiem. O kurde, jest tu smok. Co tu się stało? Już akcja od samego początku. Jaki smok w ogóle dziwny. Jakoś obrożeń. A ja nie umiem czarować jeszcze. Jeszcze... Aha, dobra. Myślałem, że jeszcze więcej smoków, a to są te... Nargle? Tak? Nie, smok nas spokojnie dogoni pewnie. Tkacz. Ja dalej nic nie umiem. Nawet spadochronu nie mam. A nie, i kluczyk wypadł. Dasz radę tego złapać, czy nie dasz radę? Daj mi rękę. Aportujemy się? Akio. Akio. Troszkę po koreańsku, albo po japońsku. Akio. Gdzie my jesteśmy? Czarodziej lunatyk. Krzyk z bólu. Jesteś ranny. A mam mało HP, ale dostanę itemka. That stuff will write you in a second. Tyk. Klikamy G, żeby się uleczyć. What happened? Poor George. I can't believe he. A George, ten gościu. Attacking a carriage. Zwykły smok, nigdy by. Ale ja też nie jestem zwykły, skoro otwarłem to coś. Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a portkey. Portkey? And I instructed to bring whoever touches it to a specific place. Gdzie my jesteśmy? If you
like to look around a bit? I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. Dobrze, poruszamy się na wsadzie. Pytałoby się, nie wiem czy tutaj będzie coś takiego, ale już od razu mi się nasuwa na myśl to samo co było w Wiedźminie. Klikam sobie jakieś guziczek i się podświetlają właśnie wszystkie znajdźki. Gdzie my jesteśmy w ogóle? How far did that port key take us? Farther from London than the carriage traveled. Jesteśmy gdzieś w szkockich Highlandach. The port key was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path. No, na pewno jakoś znajdziemy z tobą. Musimy jakoś znaleźć. Nie wiem, czy jestem w stanie ci pomóc, chociaż trochę. Podążaj za profesorem. A ty widziałem, że... A, skrót nie działa. Oj, nawet takie fikałki umiem. Dawno zapomnianej formy magii. Jeszcze nie umiem żadnej, a już mi każesz... jakąś zapomnianą formę magii. No, co tu się dzieje? Jak idziemy jeszcze wyżej? Która dawno została zapomniana, no to sobie przypomnimy, jak nic. Ale dalej nie ma żadnych znajdziek. Czemu tak się dzieje? Hogwarts Castle was built by and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey. But I am certain it was. Ja nie umiem czytać na głos i skupiać się na grze, także musicie sobie czytać. To tutaj nas mówi do nas ten profesorek. Jak idziemy dalej. Właśnie, czemu szukała? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Wiele dobra, ale pewnie też wiele złego, dlatego została zapomniana. Magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. No właśnie, o tym mówię. Może była zbyt potężna. W jednym i w drugim kierunku. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Nie różni się od zwykłego lodu. Oho, pierwsze zaklęcie. O, zniszczyłem barierkę. Znakomicie. Użyj swojej kamery, by wybrać nowy aktywny cel. Dobrze. O nie. Czemu tak? Czemu nie mogłem zejść normalnie? O, tutaj może być. Ale nie ma żadnych znajdzień na razie. Mam w ogóle jakąś manę tutaj? Czy nie? O kurde. Urodziłem się z różdżką, to muszę sobie dobrze dawać radę z tego. To na górze. Musimy tam wejść, tak? O, dobra, sam wchodził. Taki Tomb Raider trochę.
steady yourself. Złap równowagę, no. Staram się, staram. Ripero. A, co to było 10? 10 metrów od niego? 10 kroków? O, myślałem, że nie rusza się ocean, ale rusza się, okej. Idziemy, wiatr się zmaga coraz bardziej. Zbadaj. Co to było na Merlina? Kolejny świstoklik pewnie. No w tym pomieszczeniu. Coś... Wydawało mi się, że jakby ktoś tu spał. Ktoś tu chrapie, ewidentnie. Obudź goblina. Aha, dobra. To on chrapie. Hello? Przestraszył się biedaczek. Ema. It can't be. Niemożliwe. Poznajesz mnie? Just a moment. Goblin bankier. Leczkę. Witam w banku Gringotta. Aha. Bank Gringotta, okej. Okay. Poznajemy miejsce. Skrytka numer 12, tak? Precisely. Klucz? No mam klucz w sumie. Ty go znalazłeś? Złapałeś w powietrzu. Oh. Super. Stay close. No i jedziemy do skrytki. Co tam będzie? Kasiorka? Pewnie tak. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Taki ze mnie śmieszek. Ciekawe, czy coś będę musiał tu robić, czy nie. How many volts are there? Hundreds. In fact, you'll see quite setki. A few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main. Ładnie wygląda, w sumie odtworzone jest to bardzo ładnie. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Co do zasady, nie. Czekaj, czy spotkamy jakiegoś smoka tutaj? Czemu powietrze? Aha, dobra. Mamy wodospad. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? Słyszałem, o, wow, kolejni jadą. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over four centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Dość długa droga. Dobrze, razem ją spędzimy. Aha, pominęli mi. No to nie spędzimy razem, niestety. Vault number. Vault 12. 12. Momentous day. Pamiętny dzień. Proszę jechać. Pojedziemy. No, w sumie jechaliśmy. To, co by to dało? Jakbyśmy przejechali koło niego, to nie byłby w stanie nas zatrzymać nawet w sumie. Ale moja postać ma jakieś podejrzenia. Wychodzi na to. Ale dziwne oczy ma ten goblin. Teraz zauważyłem. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank.
Rare anyone goes there anymore. Ciekawe, co odwali ten gościu. Here we are. No i jesteśmy, dzień dobry. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. 400 lat? Nikt nie odwiedzał mojej skrytki? Czy nie mojej w sumie? Nie wiem, czy jest moja. Ale dźwięki otoczenia są bardzo ładne. O, jakaś znajdźka? 48 kasiorki. Okej. Okay. Na pewno się nam przyda. Są jeszcze jakieś inne znajdźki? Na razie mam 48 golda. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you might. The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key. A następnie zamknąć drzwi. Wait. Zamknie drzwi i na pewno coś się stanie na bank. Powodzenia. Czy tu będzie jakiś smog, czy co? Unexpected.